Middle Earth, Shadow of Mordor, Śródziemie, Cień Mordoru. Witam wszystkich z tej strony Spektra. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię i będzie to Śródziemie, Cień Mordoru. Gra wydaje się całkiem ciekawa. Ostatnio razem z mamą postanowiliśmy przypomnieć sobie, obejrzeć sobie jeszcze raz, to jest nasza główna postać, obejrzeć sobie, przypomnieć sobie Władcę Pierścieni i Hobbita, więc akurat i dlatego postanowiłam kupić tę grę. Myślę, że tak będzie ok. No to rozpoczynamy rozgrywkę. Mamy kilka trybów. Próby walki. Ja w ogóle tutaj nie byłam. A więc mamy tak. Tryb fabularny. Rozpocznij tryb fabularny w grze Śródziemie. Cień Mordoru, król polowania, dołącz do Torwina i pokonaj armię wodzów, władców bestii, którzy pojawili się w Nurn. Świetlisty władca, dostępne do pobrania. Okej. Próby walki. Zabijaj kapitanów i wodzów Uruków. Zamiast doświadczenia zdobywaj punkty. No dobra. Kuźnia rywala. Stwórz swojego rywala. Powróć do Mordoru i użyj systemu rywala, aby stworzyć twojego najpotężniejszego rywala i najwierniejszego poplecznika. Okej, zmień skórkę. Wybierz, jak ma wyglądać talent podczas rozgrywki. Okej, naprawdę mogę coś takiego zrobić? A więc mamy Taliona i... mamy dziewczynę, ale super! Naprawdę mogę grać dziewczyną? No. Mogę ją jakoś obrócić albo co? Ups. To nie wiem w sumie. Dobra, na razie gramy Talionem. Talion. Zobaczymy o co chodzi. Chyba, że serio jak zmienię. Hej, nie to już nie wiem. Litarielą. Mam jasne włosy, więc mi się podoba już. Tryb fabularny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. In the land of Mordor, where the shadows lie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by the last alliance of men and elves. It is here that for 2,500 years the Rangers of Gondor stood watch, guarding against a nameless threat they had all forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power of the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen on the Black Gate, and no mortal man can stand in its path. Oh,
A perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. It'll take a lot more than that. Dear Hyle, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Okay. You'll have to hit harder if you want to best your father. Oops. Hard enough? Parry, son. Don't forget to block. You should not forget to hit. Stay alert, dear Hyle. Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. I'll have your gun! I'm all right! Lewy sheep, znaczy się nie lewy sheep. Gdzie jest sheep? Co to jest sheep? Lewy sheep? Orcs are much stronger than any we've ever seen. They're not orcs, they're orcs. They're far worse. There's too many. Go find your mother. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Am I dead? You are banished from death. And blue, but on your road
Let's not forget the love I have for you. Dance on beaches in a... Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Stealth is my only advantage. We should be a flesh blade. It stinks of tart flesh. Yes. Stop feasting! We must return to Benham! Down, Ranger. The Black Hand wants him alive! Norith! Take her! See for yourself. Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Thank you.
This looks familiar. Czerwonych atak. Kalion killed a nobleman, Yoreth. His life now belongs to Gondor. Father, if you turn my love in, I shall swear I killed Lord Asgon when he attacked me. We shall both sacrifice our lives to Gondor. Okej, okay, no dobra. Zapowiada się ciekawie, chociaż już muszę przyznać, że czegoś nie rozumiem. Bo gościu nas zaczarował i zostawił i teraz my mamy go zabić, tak? W sensie to trochę... Nie rozumiem, po co to zrobił. W ogóle okropna scena, jak mogli coś takiego pokazać, od ilu lat jest ten film. Nie no... Historia dosyć okrutna, więc to nie jest dziwne, że nasz główny bohater będzie miał co robić. Czy ja mam coś kliknąć? Okej. Szybka podróż odblokowana. Odblokowanie wież kuźni daje dostęp do wspomnień upior. Naciśnij spację, aby kontynuować. Zaraz, tu mamy coś. Tu mamy jakieś inne coś. I tu są te wieże kuźni. Dobra, spacja. Okej, w ten sposób odblokowujesz nowe misje, nanosisz położenie przedmiotów na mapę i otrzymujesz miriany. Naciśnij SC, aby wyjść. Okej. Przytrzymaj spację i wykonaj ruch do przodu. SD, aby zaskoczyć spację. Zaraz co? Dobra. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Zaraz, poczekajcie. Przytrzymaj, aby przejść do trybu walki dystansowej, aby naładować strzał. Okej. O nie. No nie. The Black Hand wanted them all! Przesuń kursor za pomocą, a potem naciśnij wskazany. Przesuń kursor w obręb koła za pomocą myszki, a potem naciśnij przycisk, aby. Dobra. Naciśnij spację. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Spacja.
Jeszcze raz. Do tej ciągle głupi. O, gościu. Dajesz, dajesz, dajesz. Zostało już tylko dwóch. Gdzie jest myszka? Gdzie jest kursor? Tu. Kurczę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Uda mi się to w końcu. Już chyba ogarniam. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Dobra, cicho tam. Proszę. Dobra. Znasz jeszcze ich tożsamości. Naciśnij spację, aby kontynuować. Okej. Okay. Przesłuchiwanie wrogów pozwoli ci zdobyć cenne informacje na temat kapitanów. Naciśnij spację, aby poznać tożsamość tego kapitana. Znasz już tożsamość Kimba. Teraz łatwiej ci będzie go dopaść. Jego tytuł Poganiacz pozwala ci zorientować, jaką rolę pełni w urukowej społeczności. Naciśnij spację, aby kontynuować. Znasz już też poziom jego potęgi. W ten sposób możesz oceniać, jak trudno będzie go pokonać. Potęga 5. Poziom potęgi określa także nagrody, które zdobędziesz za pokonanie wroga. Nagrodami są runy, za pomocą których wzmocnisz swoją broń oraz zwiększenie poziomu twojej własnej potęgi, co pozwoli ci odblokować nowe szczeble umiejętności. Naciśnij spację, aby kontynuować. Misja główna to miejsce, gdzie znajduje się cel. Mapa i oznaczone cele pozwalają ci się zorientować, gdzie możesz znaleźć tego kapitana. Okej. Okay. Informacje. Mam nadzieję, że któryś z niewolników niedługo spróbuje ucieczki. Chciałby... Ma nadzieję. Chciałby go dorwać ku przestrodze pozostałych. Spacja. Spacja, by oznaczyć nowy cel. That is where we have to go. If one can trust an orc. Trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Okay. To w sumie trochę głupio, że tak przechodzimy z jednej postaci na drugą.
Jeżeli napiszcie mi, którą wolicie, czy wolicie, żebym grała tamtym, czy żebym grała ją. Samouczek, misje. Złote ikony oznaczają dalszy ciąg fabuły. Czerwone ikony oznaczają walki o władzę, w których urukowie rywalizują wpływy. Potęga pozwalająca na odblokowanie nowych szczebli umiejętności. Białe ikony to misje pobożne i przedmioty do zbrania. Nagroda Miriamy, za które możesz kupować ulepszenia. Okej. Okay. Masz dwie dostępne misje główne. Poganiacz, ocal niewolników Mordoru i odnajdź czarnych kapitanów. Duch Mordoru, dowiedz się więcej na temat społeczeństwa Uruków i niszcz armię Saurona od wewnątrz. Okej. Dobra. The world has changed. Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Wejdź do świata upiorów, by odnaleźć pobliski Invitin. No dobra. Ja myślę, że na razie się z wami pożegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.